szczerze. Changing every day, every pass
Nie. Nie, tu nie jest to. Gosia, dawaj śpiewaj. To jest. Co jeszcze śpiewasz? Co jeszcze zaśpiewasz? Gosia, Gosia. A, tak. Gosia, Gosia. Ale co mam? No to co zagrałeś? Nie. No weź tego kasza. O co chodzi? Jak to było? Żyjemy, ale tutaj jest kolega, który przed chwilą bardzo ładnie zagrał na gitarze i ja bym chciał go wywołać. Jakie życie jest piękne tutaj. Nie, ja nie gram, dopóki ja nie zagram. Jeszcze raz? No, nie mamy tu mówić, mówię ci, nie mam czasu po prostu. No. No, wiem, jak to się miałem kilka razy. Gdzie jest kolega ten tutaj, ten co przed chwilą tam jeszcze się wyrwał? No, to ja na niego czekam. Tak? No i to standard. Dyrektorki nie mam skrupułów, do ciebie też nie mam. Każdy ma się miejsce, to zawsze ty masz szansę po co ci dać w stanie i tak dalej. No spoko. Wiesz co, my w ogóle nawet nie mamy jeszcze... Ja w kusie siebie nie wierzę. To robię. Coś napiszę i potem się tego tak nie wstydzę. Tak, to nie jest tylko moje. Nie, nie mam tak, żeby... Nie, to nie jest tak, że mam to gdzieś tam pisać. Nie mam tak, żeby przykładem. Nie mam tak. W ogóle mam jakieś takie oparcie, nawet to jest ten zespół irlandzki, to są takie covery folkowe. Nie, robicie dobrze. Tam parę razy tylko spiszę też. No, że jest okej, nie zawsze trzeba grać swoje teksty. Chyba, żeby znalazł się ktoś, kto by wam napisał, tak? Fajny tekst, do tego muzykę też można zrobić. Trzeba mieć, nie wiem, ja mam tak, że ja nie potrzebuję. Mi się coś podoba, coś co, nie wiem, wyrażę przez trochę mnie. Ja to potem lubię grać. Się uczę tej piosenki i lubię grać. I tyle, i Gosia ma to samo. Zobaczmy, ja nie wiem, ile czasu noszę jakiś tam tekst. Parę pełno tekstów, ale... A ile czasu poświęcam? Znaczy zależy, jak chcę go zaaranżować, bo jak grałem tak jak 70-80 tych utworów, że tam podstawowe akordy, no to chwilę, tak? To nie zabiera. No tak, ale powiedzmy tutaj...
Dire Straits, słuchałeś, no to tak już trzeba było. Tak, to, to jest w ogóle fingerstyle, taki typowo biciowy, taki na flash się tego uczył w ogóle gdzieś tam w Szkocji od jakichś tam bluesowych grajków ze wsi, takiego bicia. I oni, ja to od niego podpatrzyłem, jak on w ogóle pokazywał na jakiejś szkółce tam się znają, żeby się uczyć. No to takie operacje kciuka, żeby on był niezależny od ręki, uczyłem się 2 miesiące. Żeby w ogóle umieć takie bicie, typowo właśnie pod kostkę i pod piórko. Bo mi się zawsze marzyło nauczyć się grać na banjo. Tak? Trudne to jest. No wiesz, już nie mówię, że bo są 3 rodzaje banjo. To już mnie teraz zaskoczyłeś. Można kupić banjo 6-strunowe, czyli gitarowe, czy dla leniwców, czyli stoi się gitarę, się gra na tej gitarze. Można taki plektrum, czyli to jest piątka, 5-strunowe i to jest banjo, którego grają głównie tam Texas i te sprawy. Znaczy właśnie, bo wiesz, taka muzyka bluegrassowa na przykład, gdzieś bardzo leżała. To 5-strunowe. To 5-strunowe, na którego temat nie miałem zielonego pojęcia, szczerze. Nikt nie powiedział, że natomiast no ja się powoli specjalizuję w irlandzkim, czyli takim typowym podstawowym, 4-strunowe i tylko tam tak. Znaczy, da się zagrać jeszcze, grają ludzie, to było to bardzo. W 20 latach stało jazz Dixie, wszystko to były, te jazzy takie były właśnie na banjo tenorowym i ono było też szybko użyte dla muzyki rockowej irlandzkiej. To jest w sumie już teraz rockowy irlandzki instrument. Natomiast najbardziej popularny jest 5-strunowy, nie 6-strunowy, tylko to jest to, że to jest stare zaznaczone, tam się gra, to jest takie, że jest 4-strunowa główka, a w połowie główki masz jeszcze jeden dodatkowy bity kołek i jest 5-struna od połowy. Nie wiem, znaczy wiem, że na tym się gra właśnie tym pazurkiem na kciuk i poza tym się gra jeszcze też palcami, ale szczerze nam nie próbowałem. Ja jestem kochany w irlandzkiej, więc się właśnie tą bluegrassową muzykę, słuchałem tego dużo i się przyglądałem na zdjęcia, teledyski, to właśnie wszystko, wiesz, bardzo z piórka i kurde, to dla mnie to było tak niesamowite. Znaczy ja tak, ja się przymierzam w ogóle, bo jestem świrę, się zakochałem w banjo, ja myślałem zawsze, że gitara to jest w ogóle mój jakiś taki super instrument, ale tylko dotknąłem banjo, to w ogóle koniec. I planuję, żeby kupić właśnie to bluegrassowe, ale no najpierw... Dobro. No to No Flash właśnie przecież to mało Juri grał na dobro, nie? Tak, no właśnie. No. W każdym razie te 5-strunowe, no, przymierzam się do niego z tym, że ja bym zauważył, że jak on zapłaci za instrument, zamiast za najtańszy, wolę kupić przynajmniej średniej półki. Więc na razie powiedzmy, że to trzeba mało jakąś tam kasę, ale to też trzeba się zrobić takiego, mówię, takiego właśnie fajnego, bluegrassowego grania, nie? No, w ogóle to świetnie. To polecam na żywo, jak będziemy dziś grali, dwa zespoły na razie we Wrocławiu, wiem, że grałem tylko irlandzką, bo słyszałem, żeby ktoś grał jakieś takie właśnie jazzy, takie rzeczy. Ale Sheldon Bells i Miriam, ja gram na banjo, jak gramy irlandzkie, więc jak będziemy, to dam tym bardziej znaczy, żeby posłuchać swoim banjo. Ja jestem banjo zakochany w lat, nie? Kiedyś jeszcze nawet miałem, ale to było takie mikro banjo. To banjo lele, coś takiego. Wtedy nie miałem takiego pomysłu, że chcecie w ogóle na jakimś instrumencie grać. Teraz sobie tam przypomnę jakieś tam akordy gitarowe. Chyba gitara mi nie leży, nie wiem, czy może wiesz. Palce, dłonie za małe, rozgina wstykowane, bo wiesz, coś jest bardzo. To na mandolinie przecież jak ten, jak Gosia jeszcze się uczy grać na mandolinie, to są w ogóle tak, że gry, że 4 progi to są tak, że się wciska palce, tak, że nie ma się wcisnąć. No, dokładnie. I nie, to mówię na przykład, że... Nie, to jest parę fajnych, można w ogóle jeszcze się nauczy grać. No to tym bardziej, jak będziemy grali w Wilkendzie, to pierwsze co, to zadzwonię do, dam znać gości, żeby wysłał. A sobie zadorocza. Ten weekend funkcjonuje jakoś, czy jak tam? No ja słyszałem troszkę, że funkcjonuje, tym bardziej, że załatwiłem właśnie wczoraj, załatwiliśmy wczoraj koncert i dla... Ale z kim tam gra? Czy z kim tak? Staszek, tylko i Staszek. To jest w ogóle ciemna, czarna smoła i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Nagle Staszek wyskakuje, że załatwił koncert. I nie było. Nie, bo ja nie
Nie ma filmu. Staszek mówi, tam jakiś tam ktoś tam grali i tam zarządzają kasę na koncerty. Tam jest tam na nie kasa na koncerty. Ktoś zarządza i w ogóle tam jest dyrektorka artystyczna i w ogóle wszystko. Tak, do rosło w ogóle do jakiejś tam rangi, jakichś tam powiek takich rzeczy. No i Staszek tam się zapytał po prostu. Jak chcesz coś tam zrobić, to zgadaj do Staszka. Ja ci powiem, że tam ciężko jest, bo Staszek jest tam teraz, bo wydaje mi się, że wydaje się, że też tam się udało załatwić. Na nas nie, na nas jeszcze nie ma naszego koncertu. Chodzi o to, że w ogóle dostaliśmy się w momencie sali. No ale wiadomo, w weekendzie zagrać z muzyką irlandzką, to tak jak nasz świat trochę we Wrocławiu, tak? W weekendzie zawsze jakieś szanty, były jakieś takie bachy. A my już dwa razy graliśmy, jeszcze zagramy z zespołem. Spoko, to jest zawsze koncert. Zawsze jest tak, że zawsze jak jestem gdzieś na koncercie, to opowiadam o każdym koncercie. Tak czuję jak w rodzinie, że w ogóle czujesz, że nie muszę zapowiadać. Aha. I od razu gram następne i tak patrzę, zagraliśmy cały koncert 45 minut, tak normalnie gram 20 na przykład, czy godzinę 10. Z wami się nie da pośpiewać, ale jeden utworek tak. Mogę zagrać. Aria jest zaczerwonego flakońca. Ja bym dał się namówić. Tak? Ale nie przekonam was, na pewno wyjdziecie natychmiast. Jeszcze nie wiem, ale to wszyscy mają przed wyjściem zagrać, co jest. Jeszcze nie wiem, co będę grał. Sound of Silence, no wersja.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Będziesz też tego? To co, do jutra? Postaram się. Jutro się widzimy wszyscy, jak tu... Każdy niech podpisze listę obecności, a jutro będziemy sprawdzać. Trzeba plecakowe wziąć. Pani gra się na tej gitarze. Taka jest zwarta. Sound of Silence. Albo Scarborough Fair, Simonego Fetka. No tak słyszałem. Nie, ale że... nie, my to gramy zupełnie inne utwory. Kompletnie inne. I też gorzej trochę. Nie no, ja muszę, no, bez przesady. Ale pięknie zagrałeś. Pierwszy raz grają od 25 lat przy mikrofonie. Oczywiście. Wyszło to ładnie. Ze światłami. Piękny sam. Naprawdę super. Tylko mikrofon jeszcze dalej to było. A, to strał to pies. Może jeszcze zaśpiewaj coś, jak ci tak dobrze poszło. Are you going to Scarborough Fair? Słuchajcie, chodźcie tu bliżej. Magiczny krok. I pośpiewamy tak trochę bardziej kameralnie. Bartek, mamy psa w domu. Bo wy jesteście ja bym wam nawet stosował kartę kredytową, żebyście jeszcze trochę pośpiewali. Kartę kredytową Fina oczywiście. Tak, tak, spójrz. To jest w ogóle, mamy przekór, bo tutaj mi się bardzo z was Leonarda Cohena. A my Cohena też gramy, dużo, dużo. Ale słabo za to. Ale za to, słabo gramy, ale mamy kolegę, który Cohena bardzo dobrze śpiewa, za to słabo gra. Ja Cohena nie gram. Nie, kolega, ja widzę jak kolega, ja kolega. Ja mam tylko jak, warunki kolega. Jak ktoś gra. Przynieść ci gitarę? Nie, tam się wschowie na białym tu, ale tu. Nie, tam no. Tu. Tak. Ale jaka jest opcja w ogóle, bo... No dobrze, ja nie chciałem tak, że albo ty idziesz tam, zaatakowany przez, ale, albo ty idziesz tam, no, albo ci Sławek gitarę przyjdzie. No młode wieńczyce ogława, uwaga. Co robimy? O, to pięknie, mogę zaśpiewać. No nie wiem, co on robi. Heniu, ty grasz, Jacek śpiewa. Nie, nie, no to śpiewaj zagra, bo on tak nisko gra, jak nisko śpiewa. A ja nie, właśnie nie prawda, bo on oktawę niżej gra. Tak, no to i ja bym z panem prezydentem. Gdzie idziemy? Don't sound like a castrator. Z panem prezydentem co? Castrator. Tak, musimy zabrać swoje rzeczy. Za chwilę tylko dopiję piwo. O, to jeszcze ostatnia szansa, bo zabiorą gitarę zaraz, Bartek zabierze gitarę i do Poblada. Twoja gitara przypadkiem jest? Tak. Przypadkiem jest moja. Znaczy, w sumie nie przypadkiem, ale jest moja. Słuchaj, Heniu, zagraj Blue Raincoat i idziemy do domu. A jutro też się... Już jutro do domu. Nie, ale z tego... Zażartowałem. Czemu Blue Raincoat zażartowałem? Ja mogę zaraz... You know how to play, come on. Ale nie mówisz piesek, bo bym dusił mnie od razu. Pierdolę też. Ale oni się już składają, więc spokojnie. Pomożemy ci. Haniek jest po prostu dzisiaj bardzo kapryśny, jak jakaś gwiazda. Po prostu nie wiem, co to jest. Trzeba śpiewać i nie dusić. To co w ciebie wrażliwe? No to odkręć tam, a nie na siłę. No właśnie, może przejść do... Ta gitara jest znakomita, no. Bez mikrofonowej. No właśnie. Ale panie prezydencie, pan ma taką niesamowitą dumę. To jest niesamowite. Bez pola głowy. Prezydent Belgii skrzydł. Ja uwielbiam... Zaraz to złożę sam. A to jest tryb smutny.
Tak. Mi się wszystko Także spłynie. No oczywiście, no jeżeli chcesz zrobić coś z sobą, to tylko do tylko w Stanach, nie? On ma tutaj takim rękiem troszkę, to wiesz, takim ma tutaj układ. Mały, nie? Jak to pewnie? Jestem na etapie Meksykładania, a to już wiesz. Chodzą z ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień. Wreszcie polskie klimaty piękne stanie. O czymś pędzą, za czymś gonią. Pazura. Haniu, masz gitarę jakąś? Nie mamy Henryka wokalu, nie mamy drugiej gitary. Właśnie to jest taki. Ale zagraj piosenkę. A może to hej, ale weź drugą gitarę. Nie ma gitary żadnej. Nie ma gitary drugiej. Kurwa, no. Ale są kobiety i winy. No już wypaszczam, może w przechodzie, bo tam jest po prostu jakaś spowalnia. No nie, no po prostu spowalnia. A go się może przejść? No go się też przejść. No okej, okay, ale może to przejść? Podoba mi się Kraków, ale on mi się podoba. Daj, się za 80-tych, nie? Słuchajcie, kochani, ja mam taką prośbę. Idziemy jutro. Spotkajmy się o 20 jutro. I to chciałbyś iść już do domu? No. Muszę. Tak byś to powiedział, zostaw klucze. Idziemy. Słucham. Dodać jutro, znaczy dzisiaj. Dzisiaj. A nie możesz zostać? No.
Jakbyś gitarę przyniósł, to mógłbyś pewnie zostać. A tak to nie chodzą z gitarą, wszyscy mówią, o, on umie, a ja nie umie. A ja mówię, że nie mogę. To jest moje? Tak, to nie wiem, właśnie. Mine? I think I understood that. Had the problem? Or ikke problem? Hard you? I hard. Jeszcze raz? Kapo? Cześć mam. Ja? Nie ma problemu. My kuna. Gdzie nie pójdziemy? Jacek idzie z nami jeszcze na ostatni raz. Pewnie, gdzie to jest. Może pójdziemy i coś tam. Nie mogę tego zrobić. Dobrze, to my pójdziemy łukiem, a ty pójdziesz po drodze. Ja zadzwonię do kopa, czy ona przyjdzie jako. No ja. Kurwa, nie z tą mężą przyjść. Jacek nie. Nie, Miałem takie, wiesz, nie mów do mnie pan, bo jeszcze dziadkiem jestem, a ostatnio zostałem dziadkiem. A co nie zmienia faktu, że z szacunku? Ale powiedzmy, że bardzo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy chcę. Proszę bardzo. Do you like the place? Do you like the place? Is it possible? Może go postawić gdzieś przy tym? Not. Nie chcę ci się. Jest dopiero 5 po 11. Bo jak będziemy pochodzić na jakimś wychodku, to tam na będziemy przy jakimś kącie i w ogóle jest ostatni. Nie, ja gram w niedzielę, gdzie indziej, zupełnie przedstawienie. Tak? Zobaczymy. So, what now? We are going to Alaska, by the way. Zapraszam. A jest Marek tam? Jest. Nie, to my żegnamy, dziękuję z panią. Ale słuchaj, może pójdziesz z nami na Alaską. Pograć. My tutaj mamy inną Alaskę, znaczy tam dziewczyny w ogóle. To jest straszna sprawa. Ale weźmy dziewczyny z sobą. Że pograć, gdzie pograć? A mogę jeszcze raz pójść? Na Malarską. Chcecie iść z nami na Malarską? Słuchajcie, jesteście iść z nami na Malarską. I have some friends. For example, yes. It's an amazing story. I have Polish friends, they live in Norway. 300 kilometers from Oslo, where the
for Ghent was born. And the name of this place. Yes, so I don't wanna spoil it. It's like Vekwa or Bakwe or whatever. It's they got white dogs. This is village. Yeah, it's a village. They got white dogs over there. And, excuse me. They got as well like artistic community. No da, pani Nula. Idziemy na Malaską, bierzemy Jacka, pogra, pośpiewa. So you live over here? Dzisiaj wyjątkowo stoi. Wypierdalać, kurde. Nie, dzisiaj wyjątkowo stoi, kurde, bo muszę naprawdę tak. Ale to jakieś ale jutro. Henio, to jutro stary wisią, kurde, takie. My tu kolegów przyprowadziliśmy i koleżankę z wojska. A to wypierdalać. Proszę. Dalej, wyganiają. Wyganiają. Yeah, let's talk because dobra, you think I didn't know that you are a Norwegian man and I zabieramy czekoladę w takim razie. Może się jeszcze gdzieś wpłynie. Jestem w Sweden for two years. Nie, jutro kurde posiedzimy, Heniu. Nie, przyjdziesz jutro. Przyjdę, ale nie mogę pić i to jest problem. Jutro? A czemu? Bo ja rano, a następnego dnia jadę samochodem, wiesz? Tak, to budowy zresztą. Nie mogę zaraz. Kurde. Całą rodzinę z twoją wnuką. Raczej nie. Trafienie się okazało, bo ostatnio 3 miesiące wytrzymałem. Tak? Dzisiaj to jest pierwszy dzień w sumie, że tak postanowiłem się napić. Ja w sumie też.